Komputronik to jest sklep, z którego korzystałem wielokrotnie, zamawiałem z niego czy to jakieś komputery, czy to jakieś aparaty, obiektywy, takie rzeczy i nigdy nie spotkałem się z sytuacją, żeby coś było nie tak. Ani jeżeli chodzi o produkt, ani jeżeli chodzi o jakość obsługi, ani jeżeli chodzi o czas oczekiwania. Zawsze wszystko było w porządku i dlatego tym razem też zdecydowaliśmy się właśnie na skorzystanie z Komputronika, bo chodzi o zakup iPhone'a 14 Plus, to jest właśnie ten iPhone dla Moniki, bo ona tam 11 miała 64 giga pamięci, to już na ten czas niestety okazało się, że jest trochę za mało i w sumie prawdopodobnie nie zmieniałaby tego telefonu, gdyby nie to, że pamięć jest totalnie zapełniona i no nie da się za bardzo go już używać, ona tam sobie korzysta ze zdjęć, jakieś tam filmy chce nagrywać, więc postanowiliśmy, że zmienimy tą 11 na 14 plus. W Komputroniku była cena za 256 pamięci 4444 zł, czyli dobra cena jak na to, co jest na tą chwilę oferowane na rynku. No i zamówienie złożone przez internet, bo w tych salonach tam zazwyczaj no, trzeba zamówić, żeby było to co się chce. I to jest okej, nie ma z tym większego problemu, ale zamówiliśmy to przez internet i chcieliśmy to odebrać sobie w salonie. Centrum Handlowe Arkadia w Warszawie jest salon Komputronika. Z płatnością na miejscu zaznaczyliśmy przy zamówieniu, że będziemy chcieli tą fakturę dostać papierową. I teraz, co się stało? To długie takie wprowadzenie jest po to, że ja nie życzę absolutnie źle Komputronikowi. Ja bardzo często korzystam z tego typu sklepów, czy to jakichś tam Mediamarktów, ekspertów, Komputroników, Techlandów, różne, dużo takich różnych sklepów jest. Dla mnie im więcej takich sklepów jest, tym lepiej. Bo no, jakaś konkurencja jest, jakieś tam promocje się mogą w każdym sklepie inne zdarzyć, więc ja życzę Komputronikowi wszystkiego dobrego, natomiast wczorajsza sytuacja niestety myślę, że nie powinna mieć miejsca. Dobra, do rzeczy. Dostaliśmy informację, że jest telefon do odebrania, oczywiście zgodnie z podanym wcześniej czasem oczekiwania, to nie ma żadnych zastrzeżeń co do tego. Pojechaliśmy wczoraj wieczorem, dosyć już tam późno było, nie wiem, to 20 godzina, chyba była 19, 20 jakoś tak, po pracy w każdym razie, odebrać ten telefon do salonu, podchodzimy do tego pracownika, który nas zaczyna obsługiwać i pierwsze co słyszymy to jest propozycja najpierw ubezpieczenia telefonu. Pan nam mówi, że jeżeli ten telefon w ciągu tam tego czasu, kiedy jest ubezpieczony, na przykład nam wypadnie z ręki, spadnie, zbije się wyświetlacz, no to co dodatkowe ubezpieczenie polega na tym, że nawet możemy dostać nowy telefon, a że przeważnie oni już tam nie dają wtedy, nie wymieniają telefonu na ten sam model, tylko na najnowszy jaki jest, no to na tą chwilę wiadomo już 15 weszła do sprzedaży, więc jeżeli teraz by się coś stało, no to byśmy dostali tą 15 plus w zamian, jeżeli za rok by się dostało, no to 16 plus, a za 2 lata nawet 17 plus, jeżeli takie ubezpieczenie byśmy sobie wykupili, czyli że mogę teraz wyjąć sobie ten telefon z tego tutaj pudełeczka, sobie rozpakować go, tak, wyjąć, upuścić niechcący, on się rozwali i że to od razu, czy on od razu da mi tą 15 plus jest w stanie mi dać od razu. No to on tak jakoś już przestał tak pewnie mówić i tak jakoś, że no tak nie działa, że to tak u nas to nie można, bo tu kamery są. Nie wiem, co mają do tego kamery, no po prostu wyśliznął mi się z ręki telefon, upadł, rozwalił się, no i na podstawie tego, co ten pan nam przedstawiał, no to chciałbym dostać od razu może 15 plus, to już może nie niszczmy tego telefonu, niech on sobie go weźmie, ja nie muszę go tutaj niszczyć, nie, po prostu niech mi da 15 plus w tej cenie. To taki żart był z mojej strony, troszkę. Dopytaliśmy, ile takie ubezpieczenie by kosztowało, bo on mówi, że warto, na pewno, że warto takie ubezpieczenie sobie wykupić, no i wyszło, że 1000 zł, czyli tak, telefon 4444, i ubezpieczenie 1000 zł dodatkowo, to jest prawie 25% wartości telefonu. No, może warto, ale my podziękowaliśmy. Na maila otrzymaliśmy również informację, że w momencie, kiedy kupujemy teraz sobie tego iPhone'a, to mamy 3 dni na to, żeby skorzystać z ich dodatkowej promocji, która tyczy się jakichś tam kilku dodatkowych artykułów, które możemy sobie wybrać w niższej cenie. I to była jakaś tam ładowarka, jakiś tam kabel,
coś tam jeszcze nieważne. No i oczywiście pytanie ze strony tego pana, czy chcemy sobie skorzystać z tego produktu. Zastanawialiśmy się troszkę nad tą ładowarką, nam za 45 zł, taka 20-watowa z wejściami na USB-C i na zwykłe USB. Zastanawialiśmy się, ale jednak tak uznaliśmy, że nie, że mamy ładowarki w domu, nie będziemy dodatkowe jeszcze sobie kupować. Więc też odmówiliśmy skorzystania z drugiej już propozycji. Na co pojawiła się trzecia propozycja. Zaznaczam, dalej nie mamy telefonu, dalej rozmawiamy sobie, już tam stoimy, nie wiem ile czasu. Trzecia propozycja jest taka, czy nie chcemy sobie nakleić folijki na wyświetlacz. Ile kosztuje takie naklejenie takiej folijki zabezpieczającej? 125 zł. Mamy doświadczenie, jeżeli o to chodzi, także jeżeli to byłaby jakaś tam dużo niższa cena, to może byśmy się zastanawiali, bo te folijki tam po 30-40 zł można kupić takie, żeby już całkiem sensowne były, ale 125 zł, no to tak uznaliśmy, go była przesada, nie dziękujemy. Na co ten pan pyta się nas, dlaczego jesteśmy na nie? Na wszystko. No tak, nie wiem co właściwie, no nie wiem właściwie co miałem odpowiedzieć na to. Mówi, że jest w stanie nam załatwić naklejenie tej folijki za, tam nie wiem, 95 czy 99 zł, także zszedł te 25 czy 30 zł z ceny. Też to jakieś takie trochę, jakbym na bazar poszedł, ale może powinienem się cieszyć, że jakaś tam oferta dla mnie specjalna. W dalszym ciągu byliśmy na nie, podziękowaliśmy za to wszystko. Pan taki trochę niezadowolony chyba się wydawał, ale nieważne, nieważne. Może to moje tylko subiektywne odczucie, nasze subiektywne odczucie było. Przyniósł ten telefon, wydaje nam ten telefon. No i mówi, że faktura jest na maila. To już trwała ta rozmowa tyle czasu o tych produktach, wszystkich tych propozycjach, że tak, no co, no na maila to na maila, tak? Jakoś tak nie, ja nie załapałem w ogóle, że to było wcześniej gdzieś tam zaznaczane, że papierowa ta faktura. Zapłaciliśmy, wzięliśmy telefon, wyszliśmy, tam jeszcze Carrefour mieliśmy do zwiedzenia, jakieś tam pieczywo chcieliśmy kupić. No i Monika mówi, żeby weszła sobie na tego maila, zobaczyła, czy tą fakturę otrzymała, bo może tak jest, no już przyszłaby na maila, to trudno, no to co, jakiś wielki problem, wydrukowalibyśmy sobie to w domu, no już zaznaczyliśmy tak, jak zaznaczyliśmy, nie zależało nam specjalnie, żeby to była jakaś tam papierowa ta faktura, no ale tak zaznaczyliśmy. On mówi, że przez internet czy na maila przyjdzie, dobra, okej. Okay. Poszliśmy po to pieczywo, tam minęło nie wiem, 15 minut, dalej ta faktura na maila nie przyszła, przyszło podziękowanie za zakupy. Ja tak mówię, no wiesz, zaznaczyłaś, że na tego, że papierowa faktura. On ci mówi, że na maila nie przyszło. Wróćmy, dopytajmy. Przechodzimy do finału tej historii. Wracamy do salonu, jest ten sam pan, który nas obsługiwał, podchodzimy do niego, mówimy, jakaś sytuacja, że tam ta faktura nie przyszła na maila, że tam chyba zaznaczaliśmy, że ona ma być papierowa. Ten pan w tym momencie, gdzie już zapłaciliśmy, wszystko już jest zrobione, on mówi, że on, może myśmy tego telefonu jednak nie kupowali, tylko żebyśmy go wypożyczyli z tego komputronika, bo oni mają taką abonamentową usługę. Ja trochę nie wiedziałem, co się dzieje. Chcemy tą fakturę po prostu dostać papierową, tak jak było to. On mówi, dobra, to sprawdzam, już sprawdzam, sprawdził. Mówi, faktycznie jest tak, jak państwo mówicie, miała być papierowa. I w tym momencie on sobie sięga ręką, tylko pod ręką. Tak jak nic nie drukuje, nigdzie nie idzie, nic tam nie zmienia w tych ustawieniach, tylko po prostu bierze sobie rękę, bierze papierek i wydaje nam tą fakturę, czyli ona była wydrukowana, on położył sobie ją gdzieś tam pod ręką, nie wydał nam jej. Kiedy wróciliśmy zapytać się o to, czy tą fakturę możemy dostać, on zaproponował nam wypożyczenie tego telefonu, który już przed chwilą kupiliśmy. Po czym okazuje się, że tą fakturę wydrukowaną ma pod ręką. Zdenerwowany byłem, powiedział, że trochę dziwna jest obsługa tutaj w tym salonie, bo proponujecie mi 20 rzeczy. Najpierw, zanim ja sobie kupię telefon, nie dopełniając podstawowych procedur, jakie tutaj powinny być, popatrzył, jakąś minę zrobił dziwną i tyle. I ani żadnego wyjaśnienia, ani żadnego przepraszam. Ja ogólnie takie słowo przepraszam, ono niewiele znaczy. Co znaczy dla ciebie, co znaczy takie słowo przepraszam? Nic nie znaczy takie słowo przepraszam, nie oszukujmy się, nic nie znaczy. Ale w tej sytuacji to przepraszam znaczyłoby bardzo dużo, po prostu oznaczałoby takie taką kulturę obsługi klienta. Każdy się może pomylić, to jest człowiek, przyszliśmy wieczorem, mógł pracować tam cały dzień w tym salonie, siedzieć, być zmęczony. Po prostu to przepraszam, załatwiłoby sprawę na tyle, że nie byłoby w ogóle żadnego tematu, byśmy sobie wrócili do samochodu, no okej, zdarza się każdemu. Ale on nie odezwał się, zrobił dziwną minę, nic nie wyjaśnił, nie powiedział przepraszam, a my wyszliśmy z salonu. Na tym się skończyła ta sytuacja, ja przyznam, że byłem tak zmieszany tym, co się wydarzyło, że czułem się trochę jak wariat, czułem się trochę jak osoba, która ma jakieś
dziwne wymagania, że kupuję coś i chcę to otrzymać z papierową fakturą, tak jak sobie to zaznaczyłem na podczas decyzji zakupowej mojej przez internet. Nie wiem naprawdę, co tam się stało. Nagrywam ten film, bo napisaliśmy tam, potem jest ankieta odnośnie obsługi klienta. Dostaliśmy tą ankietę, oczywiście ją wypełniliśmy. Jest ten telefon, jeszcze go nie odpalaliśmy. Zaznaczam, nie sprawdzaliśmy go jeszcze, bo czekamy na case'a. Nie chcę, to nowy telefon. Monika nie chce, żeby się zniszczył. No, do pracy poszła, nie chciała brać tego nowego, także dopiero dzisiaj wieczorkiem będziemy sobie go testowali, czy on jest sprawny. No, ale to już w ogóle nie jest kwestia komputronika, to jest gdzieś tam dystrybutor otrzymane Apple'a, także o tym nie ma co mówić. No i z takiego, bo jak się coś kupuje, idzie do sklepu, kupujesz sobie coś takiego droższego raz na jakiś czas, no to cieszysz się z tego, tak? Jesteś fajnie, kupiłem sobie coś, mam coś nowego, to człowiek się cieszy. I z takiego czegoś wyszła taka dziwna sytuacja, taka nieprzyjemna sytuacja. No nie wiem. Ja nie lubię strasznie takiego traktowania, że ktoś mnie źle traktuje i w ogóle też ma wywalone na mnie i może w ogóle jeszcze niech mnie wyśmieje za to, że przyszedłem, to tam wydałem swoje pieniądze, ciężko zarobione, to jeszcze niech mnie wyśmieje, że o, biedak, nie kupił sobie 15 Pro Maxa, to tylko jeszcze na coś takiego czekam. Strasznie nie lubię takiego traktowania i postanowiłem, że będę sobie tutaj mówił o takich rzeczach. Oczywiście też, jeżeli coś pozytywnego będzie się działo gdzieś, będę zadowolony z obsługi, czy będzie wszystko w porządku, to też oczywiście będę tutaj o tym mówił. Chociaż tyle mogę zrobić, może takie filmy cokolwiek zmienią na plus, jeżeli chodzi o obsługę klienta. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Wszystkiego dobrego, widzimy się następnym razem i cześć.